Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś zapraszam Was na kolejny filmik z serii Storytime. Tym razem o najgorszych stajniach, w jakich kiedykolwiek byliście. Będą mocne historie, często dla ludzi o mocniejszych nerwach, więc jeżeli niezbyt znosicie opisy jakichś trudnych sytuacji w stajni, czy dajmy na to przemocy, to lepiej tego filmu nie oglądajcie. Ale myślę, że też warto dla przestrogi, żeby zobaczyć, co może się dziać i jakich stajni warto unikać. Nie będę tutaj podawać nazw, ponieważ oczywiście są to historie, których nie da się w 100% potwierdzić ani im zaprzeczyć. Osoby na Instagramie pisały do mnie i prosiły o anonimowość, więc nie kwestionuję ich prawdomówności, ale wiadomo, lepiej tych nazw nie podawać. Jeszcze zanim zacznę opowiadać, to chciałabym Wam powiedzieć, że jeżeli chcecie brać udział w tym projekcie i podsyłać swoje historie, to śledźcie mnie na Instagramie. Tam raz na jakiś czas dodaję prośbę o Wasze historie w różnej tematyce i możecie mi je opisywać. Jeszcze zanim przejdę do opowiadania, to oczywiście zachęcam Was do zostawienia subskrypcji na moim kanale, dzwoneczka oraz łapki w górę, jeśli ten materiał Wam się spodoba, a tymczasem już lecę do Waszych historii. Ogólnie stajnia wygląda na normalną, ale to co się w niej działo, nieraz konie szły na jazdy na cały dzień i nieważne czy było zimno czy padało, dodatkowo nie były przed nimi czyszczone, a gdy już miały przerwę i szły do boksu na 15 minut, to nie były rozsiodływane, bo jak mówiła właścicielka, nie było po co. Dodam jeszcze, że konie chodziły pod siodłem nawet jako dwulatki. Masakra, tutaj mamy typowy przykład patoszkółki. Nie dość, że jest jeżdżone na zbyt młodych koniach, to te konie nie mają odpoczynku i nie są traktowane w ogóle jak zwierzęta, jak konie. Jest to stajnia. Jeździłam tam od początku i konie po prostu chude. Jeździło się w zastępach i nie ma mowy o innej jeździe. Jak ktoś bił batem konia, to mieli to w dupie. Koń był chory na antybiotykach i tak szedł na jazdę. Jeden koń miał prawdopodobnie wrzody i kazali bić konia przy podpinaniu popręgu i mówili, że to konia gilgocze. A ja byłam niedoświadczona i wierzyłam i teraz bym tego nie zrobiła. Konie rzadko dostawały coś do żarcia, niedopasowany sprzęt i tym podobne. Jednym słowem, po prostu patologiczna stajnia. Nie polecam. I tutaj mamy typowy przykład takiego maskowania problemów bólowych i zdrowotnych u konia w szkółkach. Mi również w karierze jeździeckiej zdarzyło się usłyszeć, że koń tak reaguje przy podciąganiu popręgu albo czyszczeniu brzucha, ponieważ ma tam łaskotki, co w tym momencie oczywistym jest dla mnie, że są to po prostu jasne objawy choroby wrzodowej, którą wypadałoby zbadać, zamiast mówić, że ten koń tak ma albo ma łaskotki. I na pewno już taki koń w takim stanie nie powinien chodzić na jazdy. Jednym słowem, masakra. Stajnia znajduje się pod Wrocławiem. Cena nawet jak na wielkomiejskie zwyczaje wygórowana, bo w podstawowej wersji 1500 zł. Dodatkowo opłaciłam karuzelę i popołudniowe padokowanie. W podstawowej wersji konie wychodziły na padoki jedynie od 8 do 13 przy idealnej pogodzie, a więc zdarzało się, że nie wychodziły tydzień z rzędu. Sprowadzanie z padoków, gdy już nie wyszły, odbywało się na hura, galopem po absolutnie nieprzygotowanej infrastrukturze. Wystające gwoździe, gruz, jakiś złom, progi, konie popędzane przez stajennych. Kontuzje były na porządku dziennym. Pracujące tam osoby z papieroskami w ustach, chyba nawet pod wpływem alkoholu, zdarzało się, że chcieli pożyczać pieniądze. Przytem wszystkiego i jednocześnie impulsem do natychmiastowej zmiany stajni była kontuzja, konkretnie ropa w kopycie i zalecenie weterynarza do stania na kwaterce przez kilka dni. Pracownicy stajni zgodzili się wyznaczyć dla nas skrawek ziemi, dokładnie piasku. Mokrego, grząskiego podłoża bez grama trawy. Zapytałam, czy dadzą moje klaczy siano na kwaterkę. Nie zgodzili się. Zapytałam, czy sama mogę napełniać siatkę i przynosić jej na kwaterkę. Nie zgodzili się. Zapytałam, co w takim razie ma jeść mój koń, piasek? Kręcąc nosem, zgodzili się, że sprzedadzą mi jeden balot siana za 150 zł. Na domiar złego miałam nieprzyjemność usłyszeć groźby i liczne przekleństwa ze strony właściciela stajni. Ach, zapomniałam dodać, że gdybym zdecydowała się zostawić konia w boksie zamiast kwatery, też nie dostałabym siana. Nie wspominając już o praktykowaniu jeżdżenia na kulawym koniu przez właścicielkę albo popędzanie batem młodych koni poprzez pracowników podczas treningów. Przykro, że niektóre stajnie stawiają pieniądze ponad dobro zwierząt. Masakra, powiem, że ta historia w sumie zainspirowała
zapraszam je do kolejnego odcinka Storytime, konkretnie o pensjonatach dla koni, bo takich historii pewnie jest pełno, a patopensjonatów to zapewne jeszcze więcej. No i standardowy problem w pensjonatach, w których nie stawia się na dobro koni, a na jak największy zarobek, to ciągłe problemy o siano. W 2018 roku wymarzyłam sobie wyjazd na obóz jeździecki. Jeździłam wtedy dopiero jakiś rok, więc nie ogarniam jeszcze rzeczywistości tego typu obozów. Pierwsza rzecz, która zaczęła mnie niepokoić, to był wygląd jazd. Około 12, jak nie więcej koni na małej ujeżdżalni dla niezaawansowanych, obok około 8 koni na ujeżdżalni dla zaawansowanych. Byliśmy podzieleni na grupy. Jedni mieli jazdę rano, inni wieczorem. Gdy druga grupa jeździła, ja sobie usiadłam na ławce i patrzyłam. Dziewczyna, która ledwo się trzymała na koniu, dostała się do zaawansowanej grupy. Jechała na klaczy, która była bardzo sprytna i czuła, kto na niej siedzi. Instruktor oczywiście w telefonie, a koń zaczął coś odkombinować. Pomarańcza zaczęła kłusować wokół płotu, instruktor oczywiście się drze, że przecież wstępujemy. Dziewczyna zaczęła panikować, ciągnęła mocno za wodze, co jak wiadomo przynosi odwrotny skutek od zamierzonego. Pomarańcza przeskoczyła ogrodzenie, było dość niskie, dziewczyna spadła, co nie jest jeszcze najgorszym elementem w tej historii. Wszyscy oczywiście zaczęli panikować, a dziewczynie nic się nie stało. Ja stwierdziłam, że wracam do pokoju, mieszkaliśmy nad stajnią. Za mną szedł trener z pomarańczą. Kazał mi wejść do budynku dość ostrym tonem. Gdy weszłam, zaczęłam zdejmować buty przy oknie. Zobaczyłam coś, co bardzo chciałabym odzobaczyć. Instruktor, szarpiąc zawędzidło, lał klacz batem przez dobre 5 minut. Nie mogłam nic zrobić. Gdy już na kolację wychodziłam z budynku, zobaczyłam, że w miejscu na padoku leżał złamany bat, prawdopodobnie na zadzie pomarańczy. I to również jest masakryczna historia. Już nawet pomijając fakt, że ten koń takiej kary zupełnie nie zrozumie, jest to po prostu wyżycie się człowieka na takim koniu, to taka przemoc nie powinna być niczym usprawiedliwiona. I najgorsze jest to, że właśnie tacy ludzie, na przykład z obozów, czy uczący się w szkółkach, po prostu czują się tacy bezsilni, bo wiedzą, że i tak w takiej sytuacji nie mogliby nic zrobić. Bo jeśli zareagują w jakiś sposób, to prawdopodobnie zostaną albo olani, albo ktoś na nich nawrzeszcze. W sumie nic w tej kwestii się nie zmieni. O, czytajcie opinie o obozach i unikajcie takich. W moim województwie jest stajnia, gdzie wszystko poszło nie tak jak trzeba. Zaczynając od sposobu prowadzenia jazd. Do wyboru jest wyjazd w teren do lasu lub trening skokowy. Nie ma możliwości nauki jazdy na płasko, ląży czy jakiejkolwiek innej podstawowej formy nauki. Osoby początkujące, nawet siedzące na koniu po raz pierwszy, jadą w teren i jadąc w zastępie uczą się podstaw, łącznie z kłusem, z tego co słyszałam, nawet galopem. Zdarza się, że w teren jedzie jeden instruktor, mając za sobą jakieś 15 koni bez instruktora dodatkowego, który na przykład zamykałby zastęp. Jeżeli chodzi o inne warunki, konie chodzą w sprzęcie, który nadawałby się jedynie do muzeum. Widywałam sytuacje, gdzie konie szkółkowe chodziły na pelchamie lub wielokrążku. Nikt nie zwraca uwagi na prawidłowy sposób osiodłania konia, przygotowania go do jazdy. Zdarza się, że konie stoją osiodłane i przywiązane pod stajnią, czekając nawet godzinę na następnych klientów. Do opisanej stajni nieraz było wzywane patrole weterynaryjne, jednak miejsce nadal działa i prowadzi lekcje jazdy konnej. Wiele razy informowano służby o zaniedbaniu zwierząt, trzymaniu psów tam obecnych na krótkim łańcuchu, bagnach zamiast słomy w boksach. Pomijam już bardzo słabe umiejętności pracujących tam instruktorów. Bywałam w naprawdę wielu stajniach, ale ta opisana wykracza całkowicie poza jakiekolwiek normy. I tutaj nie jest opisana taka czysta przemoc sama w sobie, ale zostawianie osiodłanych koni, to, że w taki sposób są tam uczeni jeźdźcy. Bo jak traktuje się tam inne zwierzęta, chociażby te psy, że są zaniedbane boksy, no po prostu masakra. Współczuję takich doznań i mam nadzieję, że kiedyś taka stajnia się po prostu zamknie. Jak wstawiłam drugiego nowego konia do tego pensjonatu, to szybko pożałowałam. Na całą stajnię, gdy raczyłam mu dać tyle siana, żeby starczyło na noc. Bez mojej zgody zostawał cały dzień sam w stajni, zamiast wyjść na pastwisko, bo był agresywny. Nie, nie był. Cały czas zdarzało się, że nie dostawał swojego jedzenia, tylko owiec, na który jest uczulony lub w ogóle nic, bo właścicielom stajni nie chciało się przynieść pudełka z naszykowanym jedzeniem z siodlarni do boksu. Zdarzyło się, że przez 2 doby ani jedno jego pudełko nie zostało wykorzystane. Prawdopodobnie dostał owiec, bo skończyło się lekką kolką w terenie. Konie same wracały z padoku, bo nikomu nie chciało się naprawić ogrodzenia. Ale oczywiście ja byłam uważana za głupią i czepialską, która robi problemy. Tu kolejna historia z patopensjonatem. W ogóle mega współczuję ludziom, którzy trafiają do takich pensjonatów i na przykład rezygnują ze swojego poprzedniego, który był względnie okej,
na rzecz jakiegoś kolejnego, który miał być lepszy, a potem się okazuje, że jest tam totalne bagno. Kurczę, dajcie znać w komentarzu, czy bylibyście zainteresowani takim odcinkiem o najgorszych pensjonatach w Polsce. Kiedyś byłam w stajni, gdzie konie były traktowane jak totalne, bezemocjonalne maszyny, które nie mają prawa głosu w żadnych sytuacjach. Sytuacja, która na długo pozostanie mi w pamięci, to gdy chłopiec jeździł na jednym wałachu, który już pomijając fakt jego okropnych spięć, był bardzo obolały i podczas jazdy na hali pod tym chłopcem nie chciał iść za bardzo do przodu. Wcale się nie dziwię, gdyż jego plecy były prawie wcale nieumięśnione i obolałe. Instruktorka postanowiła, że zacznie za tym koniem biegać z batem do lążowania. Wałek zaczął denerwować się na tego bata, a instruktorka chciała jeszcze bardziej go pospieszyć. Koń bryknął, a chłopiec, który przez całą jazdę ledwo trzymał się na nim, spadł. Instruktorka wręcz wściekła się na nic niewinnego konia i kiedy go tylko złapałam, kazała mi go oddać, ona wzięła go za wodze i zaczęła go lać batem z całej siły po zadzie. Koń oczywiście chciał się wyrwać, ale ona go trzymała z całej siły. Jak skończyła batem, to ręką wałach dostał jeszcze parę razy po pysku. Widząc to wszystko, zastanawiałam się, co ja tam w ogóle robię. Koń przez następny czas panicznie bał się, kiedy podchodziło się do niego z batem, aby podać jeźdźcowi na nim siedzącemu. Ta sytuacja jest ogromnie absurdalna i nie powinna mieć miejsca nigdzie i nigdy. Pokazało to, jak osoby z tamtej stajni podchodzą do koni i jaką mają na ich temat wiedzę. Zerową. Podobnych sytuacji było tam więcej. Koń dostawał po pysku za to, że na przykład nie chce podać nogi lub w boksie próbuje kopnąć. To nie było czegoś takiego jak szukanie przyczyny problemu. Wszystko załatwiali po prostu przemocą. I czytając tą historię, byłam po prostu w szoku. Jest to smutne i chciałoby się wierzyć w to, że takie sytuacje nigdzie i nigdy się nie wydarzają. Ale niestety mam świadomość tego, że takie rzeczy się zdarzają i jest to naprawdę przykre. Szkoda tych wszystkich koni, które są niezrozumiane, które traktuje się przemocowo tylko dlatego, że jeździec czy instruktor ma zbyt małą wiedzę i doświadczenie, że nikt nie szuka przyczyn problemów i wszystko załatwia się przemocą. Rok temu byłam na jeździe w pewnej stajni. Był to mój pierwszy raz tam, a jako że jeździłam w tamte okolice co tydzień, to miałam nadzieję, by pojawić się tam jeszcze parę razy. Pierwsze, co mnie przywitało, to przywiązany do płotu kucyk z założonym widocznie niedopasowanym siodłem i podpiętym na maksa popręgiem. Już myślałam, że to ja miałam wsiadać na tego kucyka, ale nie. Dostałam innego konia, a kucyk stał przywiązany nawet po tym, jak skończyłam jazdę. Pani kazała mi kopać, szarpać i uderzać konia batem, bo jej koniom trzeba pokazać. Koń w ogóle nie chciał współpracować. Jedyne, co zostało pochwalone, to mój dosiad, ale i tak na koniec zostałam nazwana miastową panienką, która nie potrafi kopnąć konia. No i ma rację, nie potrafię i nie zamierzam się uczyć kopać, szarpać ani bić. Okej, to już nawet nie jest podejście starej szkoły jazdy, że koń ma wiedzieć, gdzie jego miejsce i tego typu frazesy. Tylko tu po prostu jest powiedziane, że jak nie potrafisz kopnąć konia, to jesteś złym jeźdźcem. Jestem w szoku, jak niektórzy jeźdźcy czy instruktorzy, trenerzy mają mało wrażliwości do zwierząt. Wyobraźcie to sobie, jakby przełożyć taką sytuację na psa, że ktoś kazałby ci na treningu z psem uderzyć go, bo pies ma wiedzieć, gdzie jego miejsce. No cóż, wtedy no, sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej i byłaby drama na całą Polskę. A konie już jakoś tak łatwiej traktować. Generalnie moje wszystkie stajnie mają dużo minusów, ale akurat na Śląsku, gdzie stacjonujemy, jest słaby wybór dobrej jakości pensjonatów. Zła passa dopadła nas w drugim pensjonacie z przejściem na trzeci. Wszystko ciągnęło się kilka miesięcy. Jakoś na koniec listopada szef z jednej stajni, w której kiedyś stałam, stwierdził, że od grudnia nie będzie miał dla nas miejsca w pensjonacie, bo już z nim nie trenujemy. Stajnia generalnie duża, boksów było na około 40 koni, z czego kilka stało cały czas pustych, ale po prostu nas nie chciał, bo nie przynosiłam mu tyle zysku za pensjonat, ile by chciał. Nie chciałam z nim trenować po różnych incydentach z siłowymi metodami na treningach. Dochodziło do tego, że mój koń stawał ze mną dęba i się wywalaliśmy przez różne patenty. Żeby było jasne, cały czas mu mówiłam, że mi się to nie podoba i ja tak nie chcę jeździć, ale on upacie twierdził, że mojemu koniowi w ten sposób trzeba pomóc. Do tego doszła przerwa zdrowotna moja i konia. Po miesiącu przestoju powoli wdrażałyśmy się do pracy bez niego z nowym trenerem. Płaciłam niemałą kasę za pensjonat, a i tak wiecznie były z czymś problemy, jak nie z padokowaniem, złą pogodę, to ze stajennym, który widłami bił konie przez niesprzątanie boksów przez miesiąc. Dobra, doszło w końcu do tego, że kazał nam się wynieść, jak mu się nie spodobało to, że otwarcie zrezygnowałam z jego beznadziejnych treningów. Na dniach musiałam znaleźć sobie boks, a w zimę jest to bardzo uciążliwe.
Boks się znalazł w przydomowej stajni na wiosce z polecenia od dwóch znajomych, którymi kiedyś stałam w naszej całkiem pierwszej stajni. Na początku było totalne mydlenie oczu organizacją na poziomie, jednak szybko sprawy wyszły na jaw. Droga ze stajni na padok czy halę była z kamieni o kilkucentymetrowej średnicy. Padoki strasznie zaniedbane, konie były strasznie agresywne i atakowały siebie i ludzi na dzień dobry. Podłoże na hali czy placu było tak zepsute, że koń zapadał się dosłownie do połowy nóg. Jak się okazało, konie nagle przestały totalnie wychodzić na dwór. Mój koń zaczął mieć przez to problemy z krążeniem krwi i stał się również agresywny. Przełożyło się to na wszystko. Pewnego wieczoru, kiedy szykowaliśmy się na ląże, mój koń ugryzł mnie w kurtkę, gdzie trochę mnie to zabolało i odeszłam na bok. Po chwili poprosiłam właściciela o zimny okład, a on zanim po niego poszedł, nagle podszedł do mojego konia i na moich oczach zlał go mega mocno w pysk. Wybuchła tam afera jak nie wiem, nawet mnie za to nie przeprosił. Ta stajnia to jedna wielka pomyłka i najgorszy błąd mojego dzieckiego życia, ale na szczęście byłam tam tylko 3 miesiące. Dzień po tej akcji dostałam telefon ze stajni, w której obecnie stoję, że zwalnia się miejsce. Nie wahałam się, przeniosłyśmy się tam i stoimy do dzisiaj. O matko, w ogóle nie wyobrażam sobie tego, jak ktoś inny, kto nie jest praktycznie wcale związany z moim koniem, daje sobie prawo do uderzenia go jeszcze na moich oczach. Wydaje mi się to tak absurdalną ideą, że nie wiem, ciężko mi jest to sobie wyobrazić, że temu właścicielowi po prostu nie było wstyd przy właścicielce konia coś takiego zrobić i nie miał żadnych zahamowań. No i jest to kolejna historia, która świetnie by się nadała do odcinka o najgorszych pensjonatach. Byłam raz w pewnej stajni. Na trening instruktorka przyszła ze swoim szczeniakiem. Gdy tylko jazda się zaczęła, instruktorka przestała zwracać na mnie uwagę i zaczęła trenować swojego psa. Jako że pies był wśród koni, był bardzo rozproszony i w ogóle nie zwracał uwagi na właścicielkę. Instruktorka zdenerwowała się i wyciągnęła kij, którym następnie zaczęła okładać psa. Wszystko działo się wśród koni na moich oczach. Mogę też opowiedzieć parę nieciekawych historii z innej stajni. Podczas jazdy w tej stajni instruktorka w ogóle nie miała kontroli nad tym, co się dzieje na jeździe. Jeźdźcy, którzy akurat nie mieli treningów, mogli bez jakiegokolwiek pozwolenia wchodzić i wychodzić z ujeżdżalni, co skutkowało tym, że dziewczyny biegały po ujeżdżalni i waliły nasze konie batami, żeby je pośpieszyć. Oczywiście instruktorka nie miała nic przeciwko. Poza tym konie w tej stajni stały w okropnych warunkach, nie miały wystarczającej ilości jedzenia, a ściółkę wymieniano im raz na miesiąc. Masakra i tu nie dość, że przemocowe podejście do koni, to jeszcze do psa. Kiedyś jako, nie wiem, dziecko, nastolatka też nie wiedziałabym jak zareagować, ale w tym momencie stanowczo po prostu zeszłabym z konia, wręczyła go instruktorce i zeszła z placu i bym za tą jazdę nie zapłaciła. Nauka jeźdźców? Po co? Pierwsza jazda to był zastęp z 4 końmi, gdzie żaden z jeźdźców nie potrafił nawet swoim wierzchowcem kierować. Za to, by nikt nie zginął, bardziej doświadczeni jeźdźcy prowadzili konie, a gdy przychodziło do kłusa, to nawet z nimi biegali. Instruktorzy też tragedia. Jeden pan okrzyczał mnie, że za słabo biłam konia batem. Dałam lekkiego bacika, gdy koń nie chciał ruszyć. A ten pan wziął ode mnie bat i zaczął mnie nim okładać, by pokazać mi, jak powinnam używać bata. Na mojej 4. lub 5. jeździe w życiu usłyszałam od żony właściciela, że jakkolwiek nigdy w życiu się nie modliła, tak patrząc na moją jazdę chyba zacznie. Nie ma to jak podejście do klienta. Już nawet nie patrząc na tą przemoc, o której powtarzam chyba w każdej historii w tym odcinku, to jestem w szoku, że można komuś powiedzieć coś takiego. Przecież to nawet nie jest żadna konstruktywna krytyka, ani opinia, tylko zwyczajny, perfidny hejt prosto w twarz. Jestem w szoku, że w ogóle niektórzy sobie na coś takiego pozwalają. Ogólnie do historii nie mam, ale jeździłam w takiej stajni, oczywiście nieświadomie, w której stare konie szły na rzeź, żeby chociaż trochę zarobić. I tak jakiś rok temu dowiedziałam się od mojej koleżanki ze szkoły, że moja ukochana klacz, na której stawiałam pierwsze kroki w jeździectwie, nie pojechała na emeryturę na łąki i farmy do jakiegoś pana, tak jak mi mówił instruktor, tylko po prostu pod koniec życia poszła na mięso. W ogóle to jest nie do pojęcia, jak ludzie mogą się odwdzięczać koniom, które całe życie uczyły dzieci jeździć. Też jak konie się denerwowały na popręg, to mówili, że tak po prostu ma, a tak naprawdę całe życie miał wrzody. O matko, uwielbiam takie historie, kiedy pytasz instruktora, co się stało z jakimś sprzedanym koniem, zwłaszcza starym, a on odpowiada: wyjechał na łąki chodzić z krowami, innymi końmi do jakiegoś pana. Kto chociaż raz w życiu takiej historyjki śmiesznej nie usłyszał, niech rzuci kamieniem. Jest to po prostu przykre i wiadomo, że nie powie się dziecku, no wysłaliśmy konia na rzeź, ale takie bajeczki no w pewnym momencie po prostu przestają być wiarygodne. Jestem ciekawa, czy wy również kiedyś coś takiego słyszeliście. I dla mnie też jest to bardzo smutne, że takie konie, które są stare, wyeksploatowane albo po kontuzjach,
w niektórych szkółkach są po prostu oddawane na taki ostatni wyjazd w jedną stronę. Ale niestety podejścia niektórych właścicieli, którzy są nastawieni wyłącznie na pieniądze i nie kochają wcale tych zwierząt, nie da się zmienić. Można tylko nie wspierać takich stajni. No i z historii w tym odcinku by było na tyle. Nie był to na pewno zbyt przyjemny filmik do oglądania, ale mam nadzieję, że chociaż trochę kogoś przestrzegł. Może ktoś, kto nie wiedział o objawach choroby wrzodowej, czy też dyskomfortu u koni, to coś też z tego filmiku wyciągnął. Jeżeli macie jakieś swoje historie do opisania, to napiszcie je w komentarzu. Ja każdą przeczytam i przypnę jej serduszko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i podsyłanie historii. Pamiętajcie, że w opisie macie wszystkie moje kody rabatowe. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia dzwoneczka oraz łapki w górę, jeśli filmik Wam się spodobał. I zapraszam Was również na mojego Instagrama, gdzie pokazuję moje życie oraz pracę z koniem Quantico. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia i cześć!